Chwała Najwyższemu, chwała Bogu, który jest, który był, który przychodzi. Wiecie, po tym świadectwie, kiedy siostra Marta powiedziała nam świadectwo, to moje serce, myślałem, że mam twarde serce, ale jednak Bogu dziękuję. Chciałbym, żebyśmy jeszcze raz podziękowali wszyscy naszemu Panu. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Bóg nam dał obietnicę, że zanim jeszcze będą wołać, zanim będą się modlić, On już zacznie działać. Amen. Zanim zawołacie, ja już odpowiem, tak powiedział to słowo. I my, kiedy się modlimy, Duch Święty przychodzi z przekonaniem, z pewnością, że właśnie, żebym patrzył na zegarek, że to jest ta godzina, kiedy właśnie startuje. Wtedy zaczynam działać i zanim my otwieramy usta, On już działa. I tak się stało w tym przypadku. I dziękujemy Bogu za to, że kiedy lud Boży woła, kiedy się modli, Bóg nigdy nie jest spóźniony. Amen. On nigdy się nie spóźni, wręcz On przeciwnie, On wyprzedza. On wyprzedza nasze pragnienie, nasze serce. W piątek czytaliśmy taki psalm na spotkaniu braci, którzy się modlili i początek tego psalmu był tak, z tęsknotą, z utęsknieniem oczekiwałem Pana. Z tęsknotą oczekiwałem Pana. I następny wers mówi o tym, że On, mój Bóg, mnie wysłuchał. Kiedy oczekujesz na Pana, jeszcze nie otwierasz ust, ale Twój Bóg, mój Bóg już wysłuchuje modlitw. Amen. Ja chciałbym, żebyśmy pomodlili się, podziękowali. Wiecie, siedźcie na swoich miejscach, ale chciejmy skłonić głowę i podziękujmy za wszystko, co Bóg robi wśród nas. Ja wam powiem taki króciutki jeszcze przykład, zanim będziemy dziękować. Mój brat ma trójkę małych dzieci. Kiedy przychodzę do nich, zawsze muszę zahaczyć o jakiś sklep, kupić coś dobrego dla dzieci. Kiedy przychodzę do nich, a wiecie dlaczego? Kiedy przychodzę i zwykłe coś, dzisiaj jest czekolady, cukierków, wszystkiego jest pod dostatkiem. Jest tak dużo, że te dzieci już są przesycone tym wszystkim. Ale kiedy dajesz zwykły cukierek, zwykłego coś, zwykłego słodkiego, to czekam na to słodkie słowo dziękuję bardzo. Wiecie, jakie to jest kochane? Wiecie, jakie to jest cudowne? Kiedy usłyszysz taki dziękuję bardzo, popatrzysz w te oczka i usłyszysz to słowo. Powiedzmy dzisiaj tak naszemu tatusiowi, naszemu Bogu, dziękuję bardzo, dziękujemy Ci tatusiu za kolejny raz, za to świadectwo, dziękujemy Ci za wiele świadectw, wiecie, tego jest dziesiątki, tego to chcemy słyszeć i dziękować naszemu Panu. Skłońmy nasze głowy i uwielbijmy naszego Pana. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci, nasz tatusiu. Dziękujemy, że przez Jezusa Chrystusa Ty nas zbawiłeś, oczyściłeś i przyjąłeś nas do swojej rodziny, jako swoich synów, jako swoje córki. Ty nas, Panie, przyjąłeś bez żadnych wymówek, bez żadnych, Panie, oczekiwań, bez żadnych, Panie, deklaracji, ani jakichkolwiek zobowiązań. Po prostu powiedziałeś, pójdźcie do mnie wszyscy. Panie, wyciągnąłeś swoje ramiona, rozpostarłeś je i powiedziałeś, przez Jezusa Chrystusa jesteście moimi dziećmi i tak będzie na zawsze, na wieki i to się nigdy nie zmieni. Panie, dziękujemy Ci za te cuda, które Ty ogłaszasz, za te cuda, które Ty czynisz wśród nas. Dziękujemy Ci, Panie, że żadna modlitwa nie jest bez odpowiedzi. Dziękujemy Ci, Panie, że żadne wołanie nie jest zawiedzeniem, ale jest, Panie, odpowiedzią z góry, odpowiedzią z nieba na każde wołanie. Odpowiadasz, Panie, czynisz cuda, uzdrawiasz, dotykasz, zmieniasz życie. Powołujesz do życia. Ty robisz tak wspaniałe rzeczy wśród nas. I Panie, my jako dzieci Twoje chcemy spojrzeć Tobie w twarz i w oczy i powiedzieć dziękujemy Ci, Ojcze, dziękujemy Ci, tatusiu. Dziękujemy Ci. Wdzięczność naszych serc niech płynie. Dziękujemy Ci za to, co już uczyniłeś. Panie, i też jesteśmy dziećmi, którzy oczekują więcej i więcej Ciebie. Chcemy też być bliżej i bliżej, ciągle Ciebie. Niech to słowo, które teraz, Panie, będziemy czytać, które będziemy słuchać, niech będzie do tego przysporzone, abyśmy byli bliżej Ciebie, kochali Ciebie jeszcze bardziej. Tęsknili do Ciebie jeszcze bardziej. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Siostra Emilka tutaj czytała słowo z Ewangelii Jana. Chciałbym jeszcze się odnieść do tego słowa, kiedy Pan Jezus powiedział, owce moje głosu mojego słuchają. Ale też jest powiedziane, że kiedy one się wypowiadają, kiedy one się odzywają, ja znam je po imieniu. Ja wiem dokładnie, czego potrzebują. Ja znam je po imieniu, a one mi słuchają i idą za mną, bo jestem dobry pasterz. Tak Pan Jezus mówi. I na końcu tego jest powiedziane, moje owce słuchają głosu mojego, ja znam je, a one idą za mną. Ja też daję im życie wieczne, nie zginą one na wieki. Słuchajcie uważnie, nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Nikt ciebie nie wyrwie z Bożej ręki. Mój Ojciec, który mi je dał, przewyższa wszystkich i nikt nie zdoła ich wydrzeć z ręki mojego Ojca. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Halleluja. To słowo ostatnie zapamiętajcie mocno, bo będziemy się do niego odnosić. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Wiecie, kiedyś miałem problem z tym i chciałem powiedzieć, Boże, jaki Ty jesteś?
Jak naprawdę Ty jesteś? Jak się zachowujesz? Jak mówisz? Chciałem to wszystko wiedzieć. Pytałem się, Boże, jak mogę Ciebie poznać bliżej? Jaki Ty jesteś? I szukałem, i pytałem, i pytałem. Ale w pewnym momencie, kiedy zacząłem czytać Ewangelię, Bóg zaczął otwierać moje oczy. Kiedy widziałem, jak Jezus Chrystus chodzi po ziemi i to słowo znalazłem, ja i Ojciec jedno jesteśmy, to zrozumiałem, że właśnie taki jest Bóg Ojciec, taki jak Pan Jezus, dokładnie taki. A jaki jest Pan Jezus? I tu jest wielki, wielki temat. Wiecie, tego nie damy rady przez nasze życie ogarnąć. Tego trzeba będzie wieczności, dlatego tutaj na ziemi zacznijmy już. Zacznijmy tutaj, bo braknie wieczności. Chcę, abyśmy czytali Ewangelię Łukasza. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 2 rozdział. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział. Słowo Boże jest cudowne. Słowo Boże jest pokrzepieniem dla naszych serc, dla naszych dusz. Ja się tak bardzo cieszę, że dzisiaj takiego właśnie dnia możemy być przed Bożym obliczem zgromadzeni. Cieszycie się, że jesteście tutaj? Kto się cieszy? Niech pomacha ręką. Cieszysz się? Ja się muszę wam przyglądnąć trochę, bo chcę się napatrzeć, nacieszyć waszym widokiem. Więc pomachajcie jeszcze raz. Od razu się uśmiech pokazał na większości buziach. Halleluja. Czytamy Ewangelię Łukasza, 2 rozdział. 22 wiersz. Ja już czytałem kiedyś to słowo, ale bardzo szybko, żeśmy przeszli przez niego. Chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na Bożą obecność. Boża obecność jako punkt pierwszy, jako coś najważniejszego w naszym życiu. I czytajmy takie słowo tak. A gdy zgodnie z prawem Mojżesza upłynęły dni ich oczyszczenia. Ja powiem na początek jeszcze, że chodzi tutaj o Pana Jezusa, kiedy się narodził i według zwyczaju, według tamtego zwyczaju rodziny przychodziły z dzieckiem, przychodziły do świątyni, do kościoła, przychodzili po to, aby błogosławić swoje dziecko, aby oddać go Bogu. Był jeszcze taki zwyczaj, że jeżeli to był mężczyzna, taki malutki mężczyzna, to w szczególny sposób powierzano go Bogu. I tutaj właśnie ten zwyczaj był obchodzony i rodzice Pana Jezusa, Maria, Józef, przyszli do świątyni, do kościoła przyszli i przynieśli Jezusa. Wiecie, świątynia była wielką, miasto było ogromne. Ludzi przychodziły tysiące, tłumy i chcę powiedzieć, że do Jerozolimy przychodzili nie tylko Izraelici i tylko z Jerozolimy, ale przychodzili ludzie z całego świata. Przychodzili ci, którzy wzywali imienia Boga, którzy znali imię Boga i przychodzili wszyscy. I tam było wielkie tłumy ludzi. Ale teraz czytajmy, co się tam wydarzyło. Gdy zgodnie z prawem Mojżesza upłynęły dni ich oczyszczenia, przynieśli dziecko do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Jak napisano w prawie pańskim, każdy potomek płci męskiej otwierający łono matki będzie poświęcony Panu. Przyszli też, aby złożyć przewidzianą prawem ofiarę parę synagorlic lub 2 młode gołębie. W Jerozolimie natomiast przebywał niejaki Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i oddany Bogu. Oczekiwał on spełnienia się obietnic mających pocieszyć Izrael i żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie zazna on śmierci, dopóki nie ujrzy Chrystusa, wybawcy posłanego przez Pana. Natchniony przez ducha Symeon przyszedł do świątyni i gdy rodzice wnosili Jezusa, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, wziął dziecko w ramiona, oddał cześć Bogu i powiedział: teraz, Władco, zgodnie z Twoimi słowami pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów, światło objawienia dla pogan i chwałę Twego ludu Izraela. Słowa te zdziwiły ojca i matkę Jezusa. Symeon zaś życzył im wszelkiego powodzenia, a do Marii jego matki powiedział: oto ten został ustanowiony, aby być powodem zarówno upadku, jak i podźwignięcia się wielu ludzi w Izraelu oraz jako znak, o którym będą się spierać. W ten sposób wyjdą na jaw zamysły wielu serc, przy tym też Twoją własną duszę przeszyje miecz cierpienia. Przebywała tam również prorokini Anna, córka Fanuela w plemieniu Asher. Była to kobieta bardzo w podeszłym wieku. Od czasu swojego panieństwa żyła z mężem tylko 7 lat, a następnie była wdową do 84 roku życia. Dniami i nocami nie opuszczała ona świątyni, gdzie oddawała Bogu cześć w postach i modlitwach. Właśnie w tym czasie podeszła, stanęła obok, zaczęła dziękować Bogu i mówić o Jezusie wszystkim oczekującym odkupienia Jerozolimy. Chcecie zauważyć, że Pan Jezus, kiedy rodzice Pana Jezusa przynieśli go do kościoła, do świątyni, aby poświęcić dziecko, wydarzyły się 2 niesamowite rzeczy, które są zapisane w Słowie Bożym. Był człowiek, który jest napisane, że nie był w Izraelu, nie był w świątyni każdy dzień.
On przybywał, aby się modlić do świątyni, przybywał, aby tam oddawać chwałę Bogu, ale jest napisane o nim, że niesamowicie był napełniony Duchem Świętym. I już w Starym Testamencie, już w Starym Przekładzie byli ludzie, którzy modlili się, którzy szukali Bożego oblicza i których Duch Święty bardzo mocno używał, którym mówił. I tak jak czytaliśmy to słowo, owce moje głosu mojego słuchają. Wiecie, to nie jest powiedziane do wybranych ludzi. Tak jak wszyscy tutaj jesteśmy, Bóg chce do ciebie mówić i On mówi. Amen. Słyszeliście, co dzisiaj Bóg mówił do ciebie? Słuchaliście, co mówił? Halleluja. Słuchajcie, każdy dzień. Bóg ma każdy dzień do ciebie coś nowego, coś świeżego. On chce z tobą rozmawiać. Chce z tobą uzgadniać swoje sprawy. Symeon był człowiekiem, który rozmawiał z Bogiem. I wiecie, co się wydarzyło? Pewnego dnia, kiedy Symeon, może jeszcze był młody wtedy, nie wiemy, kiedy Symeon rozmawiał z Bogiem, czytał Słowo Boże, czytał, że przyjdzie do Izraela, przyjdzie Wybawiciel, przyjdzie ten, który wybawi ludzi od śmierci, wybawi od grzechu, on zaczął modlić się i mówi, Boże, oczekuję już od lat, oczekuję tego zbawienia, oczekuję, że Ty przyjdziesz, że poślesz Zbawiciela. Jak bardzo moje serce tęskni i pragnie, widząc wszystkie historie, co się dzieje w moim narodzie, w moim mieście, nie wiemy z jakiego miasta był Symeon, nie jest napisane, ale przychodził do świątyni, do Izraela, do Jerozolimy, przychodził się modlić i wiecie, nosił w sercu swoim modlitwach i mówi, Boże, pokaż mi ten moment, pokaż mi czas, a najbardziej bym był życzył sobie tego, żebym mógł przeżyć ten moment, żebym mógł dożyć momentu, kiedy przyjdzie Zbawiciel, kiedy przyjdzie ten, żebym mógł go zobaczyć na oczy. I wiecie, jego serce, jego pragnienie było tak mocne, było tak wielkie, że w pewnego razu Bóg przyszedł do niego, właściwie to byli razem zawsze, ale pewnego razu, kiedy się modlił, przypuszczam, że kiedy rano wstał i oddawał Bogu chwałę, dziękował Bogu i wielbił go za to, że pośle Zbawiciela, Bóg przez Ducha Świętego mówi do Symeona tak, słuchaj Symeon, jesteś moim kochanym dzieckiem. Jesteś synem, którego sobie umiłowałem. Twoje serce jest bardzo mi oddane i cieszę się, że mam ciebie takiego przyjaciela na ziemi. Takich właśnie ludzi potrzebuję i takich ludzi szukam. Symeon, słuchaj, jest taka sprawa. Modlisz się o pocieszyciela, o zbawiciela dla świata. Chcesz go zobaczyć? Chcesz go usłyszeć? Chcesz przeżyć jego obecność? I ja ci daję obietnicę. Zobaczysz go na własne oczy. Wyobrażacie sobie radość Symeona? Wyobraź sobie moment, kiedy masz największe oczekiwanie swojego życia. Coś, czego pragniesz ponad wszystko. I takie masz pragnienie i oczekiwanie, że chciałbyś to już uwidzieć. Chciałbyś tego dożyć. Chciałbyś to zobaczyć. Coś, co jest ponad wszystko, ponad wszystkie oczekiwania w twoim życiu. I oto przychodzi wiadomość do ciebie, że zobaczysz to. Już niedługo to zobaczysz. Pomijając to, że mijają lata i zaczyna już też człowiek zastanawiać się, czy w tym życiu, czy to może nie w wieczności czasem. Ale przychodzi wiadomość bardzo wiarygodna od przyjaciela, który jest zawsze z tobą i przychodzi, że zobaczysz to w swoim życiu. Jaka radość musiała być w sercu Symeona. Jakie wielkie uwielbienie dla Boga. Boże, dziękuję Ci. Tym bardziej zaczął chodzić do świątyni. Tym bardziej zaczął spędzać czas na kolanach. Tym bardziej uwielbiał Boga. Wypatrywał wszędzie. Wiecie, ja sobie wyobrażam, jeżeli ja bym był tym Symeonem, to ja bym chodził po ulicach i ja bym każdemu patrzył do oczy. Czy czasem to nie jest Zbawiciel? Czy to czasem nie jest ten? Kiedybym popatrzył się na kogoś, kogo znam może, bym myślał, Boże, może on jest koło mnie, tak blisko i może, żebym czasem nie przespał, żebym nie przewidział. Już moje lata już są dosyć dalekie, już się postarzałem. Boże, ja to muszę zobaczyć. Mój wzrok może się już psuje. Ja muszę wszędzie patrzeć. Muszę zobaczyć Zbawiciela. Ty obiecałeś, że go zobaczę, więc muszę nie spać. Amen? Muszę się modlić, muszę szukać Twojego oblicza. I Symeon jeszcze bardziej był gorliwy w szukaniu Boga, w szukaniu Jego obecności. I on kiedy wypatrywał, kiedy patrzył się, kiedy spotykał się z ludźmi, kiedy się modlił i przychodzili różni ludzie do kościoła, do świątyni, przyjeżdżali z różnych narodowości, to on zawsze patrzył się jak na Zbawiciela, na każdego człowieka patrzył się, czy to nie jest ten moment, czy to nie jest ten czas. Czy to nie jest ten człowiek? Może jakiś przystojny mężczyzna przyszedł i modli się w potężny sposób. Niesamowicie Duch Święty działa przez niego i Symeon patrzy się, to chyba jest ten. Ale w Duchu Świętym czuje, nie, to nie ten. I wyobraźcie sobie, przychodzi jeden dzień, wspaniały dzień,
Symeon przychodzi jak zawsze do świątyni, żeby oddać Bogu chwałę, żeby dziękować Bogu. Taki poranek, wyobraźmy sobie, jak dzisiaj, niedziela, przychodzi do zgromadzenia, uwielbienie już gra, już śpiewają, Symeon idzie do swojej ławki, idzie uwielbić Boga. Przychodzi przed Boże oblicze, ale wiecie, mija jedno małżeństwo i widzi małe dzieciątko. Każdy dzień, każdą niedzielę, każde spotkanie, każde nabożeństwo, ktoś przychodził, tam było dużo ludzi, ktoś przynosił dzieci do błogosławieństwa, ale jego oczy przykuły do tego małego dziecka i Duch Święty zaczął się w nim poruszać. Halleluja. Symeon zobaczył Zbawiciela. To był ten moment. To był ten moment, na który warto było czekać całe życie. Halleluja. To jest ten moment, kiedy on zobaczył go i wziął go na ręce. Halleluja. Potraficie wyobrazić to sobie, sięgnąć? Wyobrazić to? Tyle lat czekania. Tyle lat tęsknego wyczekiwania. I przychodzi moment, kiedy w swoich rękach trzyma dzieciątko. Mogę to porównać. Dziadkowie, dzisiaj dzień dziadka, dzień babci. Wyobraźcie sobie dzisiaj, jeżeli macie babcie, dziadkowie, macie w rodzinach jakieś małe dzieciątka, noście je na swoich rękach, błogosławcie. Błogosławcie imieniu Bożemu, przytulajcie te dzieci. Wiecie, słowa nie dają tyle, co ciepło przytulenia. Dlatego przytulajcie, jeżeli jesteście dziadkami, babciami, przytulajcie swoje dzieciątka. Wyobraźcie sobie Symeon, kiedy wziął Pana Jezusa jako dzieciątko na swoje ręce. On powiedział, Boże, to jest niesamowite. Już teraz wiem, że mogę iść do Ciebie. Wszystko, co w życiu było ważne, się wypełniło w moim życiu. Wszystko, co najlepsze w moim życiu, już osiągnąłem. Jestem spełnionym człowiekiem. Zobaczyłem na swoje oczy zbawienie. Zobaczyłem zbawienie świata. I wiecie, on był prorokiem i mówi, co to jest dalej, co to znaczy. Kiedy trzymał Jezusa Chrystusa w swoich ramionach, mówi takie słowa, teraz władco, władco. Teraz władco, ten, który włada. Zgodnie z Twoimi słowami pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły zbawienie Twoje, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów. Halleluja. I tu chciałbym podkreślić to zdanie. On prorokował, Symeon prorokował, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów. Symeon prorokował. Wiecie, w Izraelu był taki zwyczaj, że Żyd, Izraelici są Izraelitami, mają swoją religię, mają Boga, który żyje, i poganie nie mieli nic wspólnego z tym. Oni się nie obcowali z poganami. To był zupełnie inny świat. Ale Symeon oczami wiary, to było coś ponadnaturalnego, coś ponadczasowego. I powiedzieć takie słowa, że będzie zbawicielem wszystkich ludów, wszystkich narodów, wszystkich, to znaczyło wszystkich, całego świata. I tych pogańskich, tych, którzy są w grzechu, żyją, i tych, którzy wierzą w Boga. My dzisiaj mamy łatwo. Ale tam w tym czasie zrozumieć te słowa to było bardzo ciężkie przeżycie. Dla Żyda, dla tego, który znał imię Boga, który od dziecka uczył się Słowa Bożego, było ciężko zrozumieć, żeby poganin mógł skłonić się na tą wiarę. I wiecie, Symeon prorokuje już wtedy, że to będzie Zbawiciel. Przygotowałeś zbawienie dla całego świata, dla wszystkich ludów. Halleluja. Ponadczasowe proroctwo wypowiada. I chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Kiedy stało się, że Symeon zaczął prorokować, zaczął mówić tak potężne, tak wielkie rzeczy? Kiedy, w jakim momencie się to stało? Spróbujmy złączyć te kilka faktów. Tutaj wcześniej jest napisane, że Duch Święty był mocno wypełniony, Symeon był Duchem Świętym, a że dwa razy albo trzy razy jest powiedziane, jak bardzo Duch Święty mieszkał w życiu Symeona. Ale jeszcze to nie sprawiało, że on wypowiadał takie słowa na co dzień. On modlił się, on szukał Boga, ale to jeszcze nie był ten moment. Popatrzcie, kiedy nastał ten moment, kiedy wziął Pana Jezusa w swoje ręce. Kiedy wziął Go na ręce, powiedział władco. Władco, teraz puszczasz swojego sługę. Wtedy zaczął prorokować. Jak blisko jesteśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy napełnieni Jego obecnością, Duchem Świętym. Ale tylko naprawdę wtedy, kiedy jesteśmy ramię w ramię, kiedy jesteśmy przytuleni do Chrystusa, kiedy On jest najbliżej Twojego serca, wtedy dopiero otwierają się Twoje usta i wtedy widzisz rzeczywistość, jaka jest. Amen? Wtedy dopiero. Nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć i nic dać ze siebie, jeżeli jesteśmy daleko od Chrystusa. Nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć, kiedy jeszcze stoisz w przedsionkach.
kiedy jesteś na zewnątrz, kiedy twoje życie jest daleko od Niego i chociaż Duch Święty jest w twoim życiu i jesteś napełniony Jego obecnością i cieszysz się Bożą obecnością każdego dnia, dziękujesz Mu za zbawienie, dziękujesz Mu za wszystko, co jest w twoim życiu, to dopiero kiedy Chrystus jest tak blisko serca twojego, wtedy jesteś w stanie oddać chwałę Bogu. Halleluja. Amen. Dlatego zadbajmy o to, aby Boża obecność była tak blisko twojego serca, żeby tak jak Symeon trzymał Chrystusa, Jezusa Chrystusa, zbawienie trzymał w swoich rękach, aby tak blisko Chrystus był w twoim sercu, był w twoim życiu na każdy dzień, na każdy dzień. A wtedy naprawdę możemy oddać chwałę Bogu. Możemy przyjść i powiedzieć: Panie, teraz jestem gotowy do Ciebie. Teraz jestem gotowy dla Ciebie. I chciałbym tutaj w tym momencie przytoczyć słowa, które słyszeliśmy może we wtorek, które słyszeliśmy nieraz. Ale to też jest wizja Kościoła, to jest wizja, kierunek Kościoła, aby zadbać przede wszystkim o Bożą obecność w naszym życiu. Punkt pierwszy, aby Boża obecność, aby Bóg jako osoba, jako Boża obecność, aby była punktem jeden, punktem pierwszym i najważniejszym w naszym życiu. Jako w życiu osobistym naszym, kiedy się modlimy, kiedy chodzimy, kiedy przychodzimy do świątyni, aby uwielbiać Boga, kiedy stajesz, aby wielbić Go w swoim domu, w swojej komorze, kiedy modlisz się przed swoją pracą, przed szkołą, kiedy modlisz się, przychodzisz do Boga, aby był numerem pierwszym, aby był Boża obecność, aby była najważniejsza w naszym życiu. Ale też, kiedy przychodzimy do świątyni, do kościoła i jako cały kościół, aby to była pierwsza, najważniejsza rzecz w naszym życiu. Amen? Halleluja. Takie było poselstwo i takie jest poselstwo na ten 2018 rok. Ja się bardzo cieszę. Wiecie, kiedy to usłyszałem, to zrozumiałem, że to jest to. To jest to, o co wołamy. To jest to, o co się modlę od kilku lat. To jest to właśnie, aby Boża obecność. Chcę przypomnieć tutaj, przytoczyć taki obraz. Nie wiem, czy tam było powiedziane też, kiedy brat Marek Kamiński głosił o tym, ale Dawid, król Dawid, kiedy w Izraelu, kiedy skrzynia przymierza była daleko, kiedy jeszcze Izrael był w niewoli, zabrano wszystkie, okradziono świątynię, okradziono namiot Pana i skrzynia przymierza, która obrazuje Bożą obecność, która obrazuje Boga, obecność Boga w zgromadzeniu, była ukradziona i wywieziona do obcego kraju. I wiecie, Dawid, kiedy chodził z Bogiem, kiedy walczył, zwyciężał, dbał o swój kraj, chcę powiedzieć, że już w tym czasie skrzynia przymierza była daleko poza Jerozolimą, a Dawid w tym czasie już odnosił wielkie zwycięstwa. I wiecie, gdybyśmy przeczytali Księgę Samuela, bodajże drugą Księgę Samuela, chyba szósty rozdział jest o skrzyni przymierza, szósty rozdział, tak? To wcześniej jest napisane, że Dawid walczył z Filistynami, walczył z różnymi narodami, które napadały go, były przeciwko niemu, przeciwko Izraelowi. I on pytał się Boga: Boże, jak mam uderzyć, aby zwyciężyć? I wiecie, Bóg mu mówi: Dawid, nie uderzaj z przodu, obtocz ich z tyłu i tym razem zaatakuj od tyłu. Kiedy będziesz słyszał stopy na łamiących się gałęziach, wtedy uderzysz. Konkretnie, precyzyjnie, dokładnie wiedział, słyszał Boży głos. Dawid wychodził na wojnę jako zwycięzca. Wiecie, on nie wychodził na wojnę jako nie wiadomo co. On wychodził jako zwycięzca, bo zapytał się Boga: Boże, jak to zwycięstwo dzisiaj rozegramy? Jak to dzisiaj załatwimy? I już w tym czasie Dawid był bardzo blisko Boga. Był jego przyjacielem. Był blisko jego serca. Ale popatrzcie się, czego brakowało Dawidowi. Tak bardzo tęsknił i brakowało mu Bożej obecności w jego namiocie, Bożej obecności. Wiedział, że skrzynia przymierza, Boża obecność jest gdzieś jeszcze za granicami i postanowił sprowadzić ją do swojego miasta. Postanowił sprowadzić skrzynię przymierza, Bożą obecność, skludzić, sprowadzić do swojego namiotu. I Dawid postanowił, że to zrobią. Pojechali po skrzynię przymierza. Czytajcie to, ja tego nie będę mówił, opowiadał całego. Ale wiecie, za pierwszym razem się nie udało. Wystraszyli się wszyscy, gdyż było nieszczęście przy sprowadzaniu tej skrzyni i zostawili ją w pewnej rodzinie, w pewnym gospodarstwie u pewnego Obeda Edomczyka. Zostawili tę skrzynię, wrócili z powrotem bez Bożej obecności, bez skrzyni przymierza. Dawid miał relację, chcę to nakreślić, miał bliską obecność z Bogiem. Ale dlaczego jeszcze zabiegał o coś więcej? Przecież mógłby pozostać na tym miejscu. Mógłby pozostać, dalej by odnosił zwycięstwa. Kraj się rozwijał. Gospodarka się rozwijała, bogactwa przybywało, wszystko było okej. Dawid, dlaczego ty chciałeś za wszelką cenę sprowadzić tę skrzynię przymierza? Jeszcze bardziej, tak jakby trochę zachłanny był, jeszcze więcej chciał. Chcielibyśmy być tacy zachłanni jak Dawid. Dawid wiedział, co to jest skrzynia przymierza, Boża obecność. Halleluja. Zadbajmy, aby Boża obecność przychodziła do naszego życia. Wiecie, co się wydarzyło?
Tym bardziej to przekonało Dawida, kiedy zobaczył, że u tego człowieka, Obeda Edomczyka, skrzynia przymierza, leżała w jego gospodarstwie. Została tam i jemu się zaczęło ponadnaturalnie powodzić. Wszystkiego zaczęło przybywać. On zaczął być coraz to bogatszy, wszyscy zaczęli być szczęśliwi w jego rodzinie. Jeszcze przypomnę, że Obed Edomczyk to był poganin, to był człowiek, z którego on był z pochodzenia, gdzieś dzisiejsza Jordania, z pogańskiego narodu. A w jego domu przez Bożą obecność zaczęły się dziać niesamowite rzeczy. Wszyscy to dookoła widzieli, mówili, co ten człowiek, on gdzieś jakieś pralnie pieniędzy ma albo coś. Naraz coś się mu zaczęło powodzić. Skąd taki biznes? No ropę chyba wynalazł na swojej ziemi. Wtedy nie trzeba było ropy, bo wielbłądy były główną siłą motorową, ale potrzeba było Bożej obecności. Halleluja. I dzisiaj jest ropa, dzisiaj jest złoto i diamenty, ale Boża obecność jest ponad to wszystko. Amen. Dlatego, że kiedy jest Boża obecność, kiedy Bóg jest obecny pośród swojego ludu, wtedy jest wszystko, wszystko jest tak, jak powinno być. Wszystkie te inne rzeczy poprzednie, które powiedziałem, przeminą i nie będą nic warte. Tak naprawdę, kiedy nie masz co włożyć do ust, to po co ci diamenty? Zgadza się? A w Bożej obecności zaczyna się od życia, od Jego wiecznego życia, od Jego cennych rzeczy i po wszystko następne. To jest tak jakby falami następne i następne, następne. Bóg jest obfity i to jest źródło. To jest to coś, co wylewa się. Boża obecność, Bóg w swojej obecności wśród ludu swojego, to jest tak jak źródło, które wylewa się. I najpierw najpotrzebniejsze rzeczy, najlepsze rzeczy, które przychodzimy i mówimy, Boże, jak Ty jesteś wspaniały. A potem przychodzą następne i mówisz, Boże, ale te bogactwo, to nie wiem, czy tak do końca nam potrzebne, ale Bóg nie potrafi inaczej. Z tego źródła wydobywa się. Kiedy Ty przyjąłeś Jego obecność i chcesz być blisko Niego, to zaczyna napływać do Twojego życia. Amen? Tak jest napisane o tym właśnie Obedzie Edomczyku. On był może nieświadomy do końca, że Bóg jest wśród nich. Bóg jest obecny, ale taka jest Boża obecność. Nawet u ludzi obcych. I wiecie, Dawid, kiedy sprowadzał te skrzynie, on cieszył się i radował się. On składał ofiary co kilka kroków. On uwielbiał Boga. Tańczył i śpiewał. Tańczył w całych sił. Robił wszystko z taką wielką radością, bo zobaczył, że Bóg sprowadzany jest do jego namiotu, do jego bliskości, że będzie okno w okno, że będzie miał społeczność z Bogiem non-stop, że jego obecność, jego rozkosz, będzie mógł słyszeć jego głos, owce moje słyszą jego głos, a on będzie mógł z nim rozmawiać na swoim podwórku. Jego obecność będzie sprowadzona i chciałbym zachęcić was i nas, abyśmy sprowadzali Bożą obecność do naszego życia. Amen? Abyśmy sprowadzali Bożą obecność do naszych zgromadzeń. Do naszych zgromadzeń. Tak mocno uderzyło mnie to słowo, kiedy Marek Kamiński mówił o tym, aby sprowadzić Bożą obecność do naszych zgromadzeń. To jest to, czego potrzebujemy na teraz. To jest to, czego potrzebujemy na dzisiaj. Co to znaczy sprowadzić Bożą obecność? To znaczy, że zabiegać, zrobić wszelkie starania. Wiecie, Dawid musiał się wiele nauczyć, żeby sprowadzić Bożą obecność. Wcześniej wieźli skrzynię przymierza na wozie. Zaprzęgli dwie pary wołów, zrobili nowy wóz. Zrobili wszystko pięknie. Nowy wóz, to nie były byle jakie taczki. To nie było byle co. To była limuzyna z najlepszego materiału. Zrobili wóz, zaprzęgli do tego woły, położyli skrzynię i wieźli. I terkotało po kamieniach, po drodze. Terkotało. Aż ktoś, skrzynia wypadowała i ktoś podszedł, żeby ją złapać i zginął. Dawid się wystraszył. Mówi, Boże, boję się Twojej obecności. Boję się Twojej obecności. Ale potem Dawid zmądrzał. Mówi, tak moje serce jest tęskne, Boże, za Tobą. Tak tęsknię za Twoją obecnością. Pokaż mi, jak to zrobić. I pewnego razu Bóg pokazuje Dawidowi, jak sprowadzić Bożą obecność do swojego namiotu. Mówi, to muszą być ludzie, którzy mnie nie są. To muszą być ludzie. Ja nie potrzebuję wozu ani wołów. Ja nie chcę nic, co wynalazłeś. Ja chcę Ciebie, chcę ludzi, którzy przyniosą moją obecność do Twojego zgromadzenia. To jesteś Ty i ja. To jesteśmy my, ludzie, którzy mogą być gotowi, aby przynieść Bożą obecność do zgromadzenia, do Twojego domu, do Twojej rodziny. Boża obecność musi być przyniesiona przez Ciebie i przeze mnie. Amen? I Dawid sprowadza. Wiecie, jakie niesamowite święto. Izrael zaczyna tętnić życiem. Nigdy wcześniej nie było takiego błogosławieństwa i bogactwa w Izraelu, jak wtedy, kiedy Boża skrzynia przymierza, Boża obecność została sprowadzona do Izraela, do Jerozolimy. Kiedy na dziedzińcu została umieszczona w namiocie, kiedy Dawid tańczył, tańczył tak niesamowicie, że nawet jego żona mówi, że jakoś tak na króla nie pasuje.
Przeczytajcie sobie tę historię w domu. 6 rozdział, 2 księga Samuela. Zapiszcie, przeczytajcie. Bardzo ucząca wiadomość. Bardzo uczące słowo. I wiecie, ale ludzie, taki niesamowity szacunek od tego momentu. Nie wiem, czy zauważyliście to, kiedy czytamy historię Dawida. W tym momencie, kiedy Dawid sprowadził Boga, Bożą obecność na dziedziniec swojego miasta, niesamowity szacunek ludzie zaczęli mieć do Dawida. Był najlepszym królem. Zaczęli go szanować jako drugiego po Bogu. Bóg był najważniejszy i potem był Dawid. Oni śpiewali o nim, oni go szanowali, oni przynosili Bogu chwałę, dziękowali. Wiecie, wyobrażacie sobie, że każde rano stają wszyscy Izraelici, wszyscy z tych narodów stają i uwielbiają Boga i dziękują za króla. Dziękują za króla. Jakie błogosławieństwo Dawid odniósł przez to, że sprowadził Bożą obecność do zgromadzenia. Przyniósł to, co najważniejsze, sprowadził. My, ty i ja jesteśmy powołani do tego, aby sprowadzać Bożą obecność do każdego zgromadzenia, do naszych domów, do naszego życia. Niech Boża obecność będzie. Pomimo tego, że znasz Jezusa Chrystusa, że On wykupił ciebie, omył swoją świętą krwią, napełnił cię Duchem Świętym i to się stało, jesteś Jego szczęśliwym, cudownie wybawionym dzieckiem Bożym, córką i synem, to chciej sprowadzać Bożą obecność. Halleluja! Chcę was do tego zachęcić. Chcielibyśmy czytać może Ewangelię Łukasza dalej. Czytaliśmy też o Annie. I chcę tutaj zwrócić uwagę. Symeon był właśnie człowiekiem, który sprowadzał Bożą obecność. On zobaczył Zbawiciela. On zobaczył Zbawiciela. To był ten człowiek, jeden z ludzi, który do świątyni, do kościoła przynosił Bożą obecność. On, kiedy modlił się w domu, kiedy modlił się gdziekolwiek, przychodził przed Boże oblicze i mówi: Boże, jednego tylko pragnę. Pragnę Ciebie. Pragnę Cię dotknąć, pragnę Cię zobaczyć. To mi wystarczy. To jest największy skarb, jaki mogę osiągnąć. Bóg mu dał obietnicę i spełnił tę obietnicę. Halleluja. Następną osobą, która jest zapisana w Słowie Bożym, a jeżeli coś jest zapisane w Słowie Bożym, wierzę, że to ma bardzo ważne znaczenie. Amen? Jest Anna. Jest opisana, jest napisane nawet, czyją córką była. Ale ta kobieta bardzo wiele wycierpiała w swoim życiu. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak ta kobieta musiała w życiu ciężko mieć. Jak musiała wiele wycierpieć. Tutaj jest napisane od samego początku, że kiedy była młodą dziewczyną, kiedy wyszła za mąż, to 7 lat później została wdową. Do późnej starości. Wyobraźcie sobie teraz młode małżeństwo. To 7 lat po ślubie, najpiękniejsze lata, kiedy właściwie wszystko zaczyna rozkwitać, kiedy wszystko zaczyna być piękne i zaczyna być pełne życia, pełne siły. W tym właśnie czasie ta Anna, która jest dzieckiem Bożym, która jest mieszkanką tego miasta, chodziła do kościoła zawsze od dziecka, takie nieszczęście ją spotkało. Ja sobie wyobrażałem tam, kiedy się modliłem, to myślałem sobie, jak wyglądało życie Anny. Pozwólcie, że ja wam trochę nakreślę, trochę wam namaluję taki obraz. Ja lubię marzyć, lubię o tym myśleć. I wyobrażam sobie, że Anna, kiedy spotkały ją te nieszczęścia, kiedy zmarł jej mąż, nie wiemy w jakich okolicznościach, ale to było straszne nieszczęście dla jej. To był straszny cios w jej serce. Wiecie, serce pęka w tym momencie. Ja nigdy nie wiem, jak Duch Święty jest w stanie pocieszyć osoby, które tak w drastycznych okolicznościach muszą stracić kogoś bliskiego. Anna była jedną z tych osób. I ona straciła najbliższą osobę. I może przychodziła w pierwszych momentach, przychodziła do świątyni, przychodziła do kościoła tylko po to, żeby powiedzieć: Boże, dlaczego mnie? Dlaczego mnie to spotkało? Boże, dlaczego mnie? Może powiedziała, nie wiem, może powiedziała: Boże, czy Ty jesteś sprawiedliwym Bogiem? Czy ja coś w życiu zrobiłam źle? Czy coś w moim życiu, czy coś nie tak? Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego mnie takie nieszczęście spotkało? I mijały lata. Anna przychodziła do kościoła, bo tam było najlepsze miejsce, żeby się wyżalić, żeby to wyrzucić za siebie. I przychodziła i modliła się i wołała do Boga. Słowo Boże mówi, że ona tam była każdy dzień i każdą noc. Ból był bardzo wielki i to skłaniało ją do tego, żeby przychodzić przed Boże oblicze. I ona przychodziła do Boga, bo wiecie, nigdzie indziej nie było takiego miejsca, kiedy mogłaby się wyżalić, kiedy mogłaby wypłakać się, kiedy by mogła wszystko wyrzucić ze siebie i troszkę było tylko lżej i lepiej. Ale przed Bogiem nauczyła się to robić. I mijały lata i Anna, kiedy przychodziła, jej zwyczaj zaczął być, że przychodziła tam w dzień, przychodziła tam w nocy, uwielbiała Boga, modliła się, dziękowała Bogu, była w tym wierna.
Bóg zaczął dotykać jej serca i zaczął mówić do niej. I wiecie, właśnie ta Ania zaczęła słuchać Boga. Po kilku latach już nie było pretensji, już nie było żalu i bólu, ale znalazła przyjaciela w Bogu. Zaczęła modlić się i rozmawiać z Bogiem. Owce moje, głosu mojego słuchają. Amen. Ja znam je. Czy Bóg nie wiedział o jej nieszczęściu? Dobrze wiedział. Owce moje, głosu mojego słuchają. Ja je znam, a one idą za mną. I ona słuchała Bożego głosu. Ona mówiła do Boga, a Bóg jej odpowiadał. I ona bardzo dobrze rozumiała czas, w jakim żyje. Anna po kilku latach modliła się, gorąco się modliła, przychodziła systematycznie, przychodziła może spontanicznie, jakkolwiek. Nie wiemy, nie jest to napisane, ale jest napisane, że dniem i nocą przychodziła, aby się modlić. Aby się modlić. Halleluja. I to jest właśnie to, aby się modlić. Do tego jesteśmy powołani. I wyobraźcie sobie teraz następny etap, kiedy Anna słyszy Boży głos i ona bardzo dobrze rozumie, że do Izraela przyjdzie Zbawiciel, przyjdzie wybawienie, przyjdzie ten, który wybawi Izraela, który da zbawienie ludziom i miała zupełnie inny wymiar. Niektórzy ludzie oczekiwali wielkiego króla, który weźmie, zbuduje armię, gdzieś tam weźmie posiłki i wyzwoli Izraela spod okupacji Rzymu. Tak wiele ludzi sobie wyobrażało. Ale Anna w swoich modlitwach wiedziała dokładnie, o jakie wyzwolenie chodzi. Ona dobrze wiedziała, że chodzi o zbawienie. Chodzi o zbawienie, o coś więcej. Życie wieczne. Chodzi o wyzwolenie spod wszystkich ciężarów. Z wszystkich zniewoleń. I ona przychodzi. I wiecie, tak jak Symeon, tak jest dziwne tutaj napisane, Duch Święty tak robi. To nie jest żaden zbieg okoliczności. Tak? Duch Święty kieruje krokami, że ci, którzy się modlą, trafiają tam, gdzie powinni być. Amen? Halleluja. Doświadczycie tego? Doświadczacie tego? I ona się modli i przychodzi do świątyni, i przychodzi znowu, aby uwielbiać Boga, aby rozmawiać z Nim, aby szukać Jego obecności. I oto widzi Jezusa Chrystusa. Znowu tak jak Symeon. Widzi to dziecko. Widzi to dziecko, a Duch Święty w niej taką radość przynosi, że wie, że coś niesamowitego. To nie jest normalne, to nie jest naturalne. Przychodzę już tutaj 80 lat i nigdy taka radość mnie nie wypełniała, więc coś w tym musi być. Muszę tych młodych, to młode małżeństwo poznać i zapytać ich. I rozmawia z nimi. I rozmawia z nimi. I oto dowiaduje się, że dziecko nazywa się Jezus. Wiecie, to imię było popularne w Izraelu. Ale ten Jezus był zupełnie innym Jezusem. I Anna bierze to dziecko. I tutaj jest napisane, dużo już nie jest napisane, ale ona właśnie w tym momencie zaczyna wielbić Boga. 38 werset. Właśnie w tym czasie podeszła, stanęła obok, zaczęła dziękować Bogu i mówić o Jezusie wszystkim oczekującym odkupienia Jerozolimy. I chciałbym się przez chwilkę skupić na tym wersecie. Właśnie ta Anna, która modliła się przez całe swoje życie, która przychodziła do świątyni, która była tam zawsze, była tam dzień i w nocy, była tam, żeby Bogu oddawać chwałę. Zaczęło się od ciężkiego przeżycia, ale ona tam była zawsze, aby się modlić, aby przynosić Bogu chwałę, aby przynosić Bogu ofiarę modlitwy. Była wytrwała, a wytrwałość to jest najdroższy towar dzisiaj na świecie. Amen. Wytrwałość jest najważniejszym, największym. Wierność i wytrwałość to dwa towary, których nie kupisz za pieniądze. I wiecie, Anna była taka, która miała i wierność, i wytrwałość. Ona była wierna do późnej starości. Przychodziła i oto teraz ona, popatrzcie, co ona robi. Kiedy zobaczyła Chrystusa, kiedy zobaczyła Jezusa, wszystkim ludziom, którzy przychodzili do świątyni, zaczęła mówić, że jest Zbawiciel w Izraelu, jest Chrystus Jezus. Halleluja. Anna, która modliła się, była cichą kobietą, która gdzieś tam sobie w ostatniej ławce siedziała. W tym momencie, kiedy zobaczyła Jezusa Chrystusa, kiedy nawróciła, zobaczyła Jego swoimi oczami zbawienie, zaczęła mówić, otworzyła swoje usta w późnej starości, zaczęła mówić o tym, że Jezus Chrystus przyszedł na świat. Halleluja. Amen. I w tym momencie tutaj zauważamy, że Anna wszystkim przychodzącym do świątyni zaczęła mówić o Jezusie. Wyobrażacie sobie taki moment, że przez 80 lat setki, tysiące, a może miliony ludzi przewinęło się przez świątynię. Tam każde święto przychodziły tłumy ludzi z innych narodowości, z każdego języka, z każdej narodowości, z każdej jakiejkolwiek
Wszystkie ludy przychodziły, aby oddawać Bogu chwałę, aby złożyć ofiarę. I wiecie, podczas tych 80 lat, te tysiące, miliony ludzi, one zawsze widziały, że jest tam jedna kobieta, która zawsze się modli. I może dzieci, kiedy dorastały, widziały ją tam gdzieś w ostatniej ławce. Potem, kiedy byli już młodzieńcami, młodymi pannami, widziały, że ta kobieta znowu jest. Jest trochę starsza, ale on znowu jest i ona zawsze się modli. I wiecie, kiedy przychodzili, pokolenia się nawet zmieniały, a ona ciągle tam była. I ciągle się modliła. Halleluja. Halleluja. Boże, dziękuję Ci za Annę. I wiecie, ona kiedy tam się modliła w tej świątyni, w pewnym momencie zobaczyła Chrystusa i zaczęła opowiadać wszystkim, którzy przychodzili, o tym, że jest Jezus Chrystus Zbawiciel. I wyobrażacie sobie, ci sami ludzie przychodzą za 30 lat do kościoła, do świątyni, aby złożyć ofiarę i spotykają tę Annę, ale ona już nie siedzi w ostatniej ławce, ale mówi, słuchajcie, jest Chrystus Jezus, ten, który uzdrawia, który zbawia, który przyszedł uwolnić nas od wszelkich zniewoleń. Halleluja. I ludzie pytają się, Anno, ale gdzie On jest? Gdzie On jest? Jest, naucza. Naucza na naszych ulicach, jest nad jeziorem Genezaret. I ludzie zaczynają podążać w stronę Jezusa, bo mają potrzeby. Halleluja. I ta Anna jest drogowskazem. Wiecie, ja przypuszczam, że Pan Jezus był dzieciątkiem małym i kiedy dorosnął, Anna już była u Pana. 87 lat, gdzieś 30 lat, kiedy Pan Jezus dorósł do swojej służby. Ale to zadanie, które ona zrobiła, chcę wam powiedzieć, co zrobiło. To zrobiło to, że zawsze zastanawiałem się, dlaczego Pan Jezus, kiedy przyszedł na właśnie kazanie na górze mówić, skąd ludzie ze Syrii dowiedzieli się, że tam będzie Jezus głosił. Nie było internetu, nie było wiadomości, nie było TVN, telewizji, niczego nie było, nawet Betel nie było telewizji wtedy. Dziękujemy za telewizję, że możemy mówić, głosić Słowo Boże i jest to dzisiaj puszczane na cały świat. Halleluja. Pozdrawiamy przy okazji wszystkich, którzy słuchają. Bierzcie Boże poselstwo i sprowadzajcie Bożą obecność do swojego życia, do swoich społeczności. Amen. Halleluja. Wtedy nie było wiadomości, nie szło odsłuchać, nie szło wejść na stronę, nie szło przeczytać nic. Ale ludzie wiedzieli, że Jezus Chrystus dzisiaj będzie głosił i będzie uzdrawiał. Anna mówiła wszystkim. Ludy ze Syrii przychodziły i wiedzieli, że Jezus Chrystus jest i głosi. Ludzie przychodzili z dzisiejszej Jordanii, przychodzili złożyć ofiarę. Ona mówiła i ta kobieta mówiła. I jeszcze jeden punkt. Komu mogliby ludzie uwierzyć, jeżeli nie temu, kto 80 lat modli się i nie jest w stanie ani raz zwątpić? Jakie świadectwo mocne dała właśnie Ania? Tak mogę powiedzieć. Anna, która 80 ponad lat była wierna w modlitwie, przychodziła dzień i w nocy. Ludzie widzieli ją, każdy, kto przyszedł, na pewno ją raz w życiu widział. I ta osoba dzisiaj mówi świadectwo, które jest najbardziej wiarygodne. Ja sobie wyobrażam, że nawet może kaznodzieje w tym kościele nie byli tak wiarygodni jak ta kobieta. Nawet może ten, który głosi Słowo Boże na tym miejscu, nie był tak wiarygodny jak ta kobieta, która 80 lat modliła się, a potem przez ostatnie lata swojego życia mówiła, idźcie do Jezusa, bo jest Zbawiciel w Izraelu. Halleluja. Jakie jest twoje życie dzisiaj? Może myślisz, że modlisz się całe życie. Spotkało cię wiele cierpień. Może te cierpienia przerastały twoje życie, twoje możliwości. Mówiłeś czasami, Boże, nie daję rady. Ale modlisz się. Chcę ci powiedzieć, rób to dalej i ogłaszaj i mów wszystkim, że jest Jezus Chrystus, który uzdrawia, który zbawia, który zmienia życie. Amen? Halleluja. Taką osobą właśnie była Anna. I chcę was zachęcić do tego, jeżeli jesteś na swoim miejscu i jest ci może źle, cierpisz, to przyjdź do Jezusa, sprowadź Bożą obecność. Sprowadźmy Bożą obecność do naszych zgromadzeń. Sprowadźmy Bożą obecność, gdziekolwiek ona jest. I chcę jeszcze jedno podkreślić. Wiecie, nie wiem, czemu ten czas tak szybko leci. Halleluja. Tak sobie teraz przypomniałem, że we wtorek będę głosił znowu. Chcę was zaprosić na wtorek, będziemy mówić dalej. Boża obecność, kiedy sprowadzamy Bożą obecność, to przynosi uwolnienie, to przynosi radość, to przynosi nowe życie. Halleluja. Chcę wam jeszcze powiedzieć o tym, że Bożą obecność nie przyjdzie sama. Skrzynia przymierza nie przywędrowała do Izraela sama. Nikt jej też nie przywiózł z obcych ludów. Weźcie sobie ją, bo u nas przeszkadza. Dawid musiał poczynić starania. To go kosztowało. To go bardzo wiele kosztowało. To nawet kosztowało życie jednego człowieka. Przyjaciela Dawida. To kosztowało niesamowicie. Sprowadzenie Bożej obecności kosztuje.
Więc musimy się też nastawić na to, że kiedy chcemy Bożą obecność mieć w swoim życiu, to nie jest to tak po prostu, Boże przyjdź, bo czekamy. Mamy godzinę czasu na to. To nie tak. Ludzie poświęcili życie. Anna poświęciła życie. Symeon postawił wszystko na jedno, żeby tylko zobaczyć Zbawiciela. Ci ludzie postawili wszystko na jedną rzecz. Na jedną osobę. Na Boga. Postawili, Boże, za wszelką cenę Twoja obecność w moim życiu. Amen. W jakim miejscu dzisiaj jesteś? Jak wiele czasu jestem w stanie Mu poświęcić? Doba ma 24 godziny. Jak wiele czasu mogę poświęcić, żeby słuchać Jego głosu? Owce moje, głosu mojego słuchają. Czy jesteśmy w tym miejscu, kiedy słyszymy Boży głos? Kiedy jesteśmy w stanie poświęcić najlepszy czas, żeby oddać Bogu chwałę, żeby Go wysławiać, żeby przychodzić przed Jego oblicze, dać Mu chwałę i powiedzieć, Boże, moje życie dopiero co się zaczęło, jestem młodym, jesteś młodą dziewczyną, młodym chłopakiem, dopiero Twoje życie się zaczęło i chcesz żyć pełnią życia i to jest fajne, to jest wspaniałe. Ja Wam życzę tego, żyjcie pełnią, ale dzisiaj już możesz postawić, że chcesz Bożej obecność, sprowadzić Bożą obecność do swojego życia. W domu Obeda Edomczyka to się stało, kiedy skrzynia przymierza u niego zamieszkała. Wszystkie jego marzenia, wszystkie jego plany, które nawet może sobie nie wyobrażał, może nawet rzeczy, o których nie myślał, zaczęły się dziać. Bo Bóg swoją obecnością to właśnie przynosi. Czego my oczekujemy dzisiaj w naszym życiu? Mamy wielkie marzenia, mamy wielkie plany. Młodzi ludzie, macie wielkie plany, wielkie marzenia. Chcę wam powiedzieć, że to się stanie, kiedy Boża skrzynia przymierza, Boża obecność będzie w twoim życiu. Wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz, będzie się powodziło twojej drodze. Halleluja. Boża obecność, zadbajmy o Bożą obecność. I to nie jest to, że to samo przyjdzie. To nie jest coś, co gdzieś tam po prostu, no, nawet tego nie oczekiwałem i stało się. Nawet nie myślałem wiele. O to trzeba zabiegać, o to trzeba zadbać, sprowadzić. Sprowadzić. Boże Słowo wyraźnie mówi, że musicie sprowadzić Bożą obecność do waszego życia, do waszej społeczności. My chcemy sprowadzać Bożą obecność. Modlę się o to, aby Boża obecność wstępowała, aby przychodziła, aby było miejsce, kiedy my przychodzimy do Boga, do Jego obecności. Przychodzimy, aby wielbić, aby otwierać swoje serca, kiedy Bóg mówi Słowo i uzdrawia, kiedy Bóg mówi Słowo i czyni cuda. Halleluja! Amen. Ciągle dziękuję za to świadectwo. Dziękuję za to, że kiedy modliliśmy się, Boże, w tej godzinie dotknij naszą siostrę Martę. Halleluja. Bóg dokładnie powiedział, okej, zapamiętajcie, która jest godzina, bo ja idę działać. Halleluja. Boża obecność to czyni. Tak czyni Boża obecność. Dlatego musimy zadbać i już dzisiaj musisz podjąć decyzję. Co mogę zrobić, wychodząc dzisiaj z tej sali? Każdy z was, każdy z nas, co mogę dzisiaj zrobić, aby sprowadzić Bożą obecność, aby stać się człowiekiem takim, jak była Anna, jak był Symeon, jak był Dawid? Co dzisiaj mogę zrobić praktycznego, takiego normalnie? Wiecie, fajnie jest słuchać kazania, ale teraz trzeba stanąć z tej ławki i powiedzieć, Boże, chcę jedną rzecz zrobić, żeby nie pójść tak, jak przyszedłem. Zacznij się modlić. To, co chcę prosić Ciebie dzisiaj, jeżeli możesz to zrobić dla mnie, zrobić to dla Jezusa Chrystusa i dla Boga, dla naszego kochanego tatusia, ojca, to zacznij się modlić. Ale przecież ja się modlę. Zaufaj Mu. Śpiewaliśmy w tych pieśniach. Zaufaj Mu, że o co się modlisz, On to spełni. Symeon się modlił i Bóg mu mówił, zobaczysz Zbawiciela. Zanim umrzesz, zobaczysz Zbawiciela. Nie wiemy, ile lat się modlił i zobaczył Zbawiciela. Mówi, Panie, Władco, teraz wypuszczasz swojego sługę w pokoju, bo zobaczyłem Ciebie. Anna modliła się całe życie. Całe życie. I sprowadziła Bożą obecność do świątyni. Właśnie takim ludziom zawdzięcza się cały sukces, jeżeli tak można to nazwać. Całe powodzenie miast. Całe powodzenie społeczności. Właśnie takim ludziom, którzy się modlą, którzy szukają Bożej oblicza, których czasami nie widać, którzy może nigdy na głos nic przed forum nie powiedzieli, ale gdzieś tam w modlitwie całe życie wołają do Pana i mówią, Boże, niech Twoja obecność dotknie mojego życia. Halleluja. I właśnie o takich ludzi się modlę. I chcę was zachęcić, abyśmy się modlili.
abyśmy wypowiadali słowa. Pan Jezus nauczył nas się modlić. I wiecie, On powiedział, wy gdy się modlicie. Uczniowie z wielkiej desperacji przyszli do Pana Jezusa i mówili, Panie Jezu, ale naucz nas modlić się. Oni rozumieli, że ta modlitwa, której się nauczyli od dzieciństwa, wiecie, że oni się modlili wieloma modlitwami od dzieciństwa? Oni się modlili wieloma modlitwami. Oni od dzieciństwa uczyli się psalmami modlić się modlitwami różnymi. Ale pewnego dnia zrozumieli, że modlitwa modlitwie nierówna. Widzieli cuda Jezusa Chrystusa. Kiedy On rozmawiał z Ojcem, to się rzeczy działy. On sprowadzał Bożą obecność. I mówił, Panie Jezu, naucz nas modlić się. I Pan Jezus odkrył niesamowity sekret przed nami. Dla Niego to była rzecz normalna. Dla Niego to jest, On jest Bogiem. Ale On powiedział, gdy się modlicie, co? Mówcie. Mówcie. Wypowiadanie naszych słów bardzo wiele znaczy. Dlatego, kiedy się modlicie, mówcie. Przychodźcie przed Boże oblicze i wypowiadajcie słowa. Wypowiadajcie słowa. Możesz otworzyć psalm i czytać go na głos. Czytaj to na głos, żeby słyszały twoje uszy, ale żeby też ciemności, moce ciemności słyszały. Żeby wszyscy mogli słyszeć dookoła. Wypowiadaj na głos. Gdy się modlicie, mówcie. I Pan Jezus mówi, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Niech tak, jak Bóg zaplanował w niebie, nie tak się dzieje na ziemi. A to jest możliwe tylko, kiedy Boża obecność jest wśród nas. Halleluja. Amen. Kiedy Bóg jest z nami. Kiedy Bóg jest z nami. Kiedy Jezus Chrystus jest tak blisko twojego serca, że czujesz Jego oddech, czujesz Jego bicie serca. I chcę was prosić dzisiaj, zróbcie to, zróbmy to razem. Modlijmy się, szukajmy Bożego oblicza. Takie słowo na początku w zeszłym roku było do nas powiedziane. Ono powtarzało się kilka razy. I ukorzy się mój lud. Pamiętacie? I ukorzy się mój lud. Pierwsze. Ukorzyć się to znaczy zrozumieć, że muszę coś zrobić. Ukorzy się mój lud. I co będą? I będą się modlić. I będą się modlić. Dzisiaj w naszym kraju jest niesamowite poruszenie do modlitwy. Jest niesamowite poruszenie do modlitwy. Duch Święty bez naszej wiedzy, czy z naszą wiedzą, robi to, że dotyka serc ludzi, którzy chcą się modlić, którzy modlą się, którzy zaczynają się modlić. Amen? Halleluja. I nasz naród jeszcze nigdy takiego przebudzenia nie przeszedł, żeby cały kraj był od początku do końca dotknięty i oczekujemy tego. Oczekujemy tego i wołamy do Pana o to. Ale wiecie, to jest cena, że musimy Bożą skrzynię przymierza sprowadzić do naszego kraju. Amen? Do naszego narodu. Dzisiaj mówimy o tym, aby do naszego życia, do naszych społeczności. Ale to się rozprzestrzenia dalej, gdyż Boże błogosławieństwo, tak jak powiedziałem na początku, to jest źródło. To się wylewa i wylewa i wylewa. Kiedy my będziemy pielęgnować Bożą obecność w naszym życiu, w naszych społecznościach, to się będzie wylewać dalej i dalej i dalej. A ludzie wszyscy będą to widzieć i będą szukać i pragnąć Boga. Amen? Halleluja. Dlatego chcę was zachęcić do tego, abyśmy zaczęli od modlitwy. Ukorzy się mój lud i będą się modlić. Następne zdanie mówi, będą szukać mojego oblicza. A jeszcze następne mówi, odwrócą się od swoich złych dróg. Dzisiaj siostra Milka mówiła właśnie, że wasze kręte drogi chcę wyprostować. Jest napisane i jest powiedziane, Bóg mówi do nas, że kiedy przyjdzie modlitwa, kiedy przychodzi szukanie Boga, to zaczynamy widzieć, że trzeba się odwracać od niektórych rzeczy. I ja wtedy ich ziemię uzdrowię, jest napisane. Halleluja. Amen. Kochamy naszą ziemię? Kochamy nasz kraj? Chcemy uzdrowienia naszej ziemi? Naszego kraju? Halleluja. Amen. Jedna osoba powiedziała. Chcemy uzdrowienia naszego kraju? Amen. Halleluja. Zacznij się modlić. Jesteś jednym z tych ludzi, którzy mogą zmienić historię świata. Anna zrobiła to. Udało się jej. Kiedy Jezus Chrystus głosił, Anny już prawdopodobnie nie było. Ale owoce były niesamowite. Tysiące ludzi. Wiecie, 5000 ludzi nakarmionych. Skąd oni przyszli? Jest napisane z Syrii, z okolicznych miejsc, z okolicznych miast przyszli. Ja wierzę i jestem przekonany, że ci ludzie słyszeli, że ta kobieta, która się całe życie modliła, powiedziała, że jest Jezus Chrystus. I słuchajcie, choćbyście mieli kogoś innego nie słuchać, Jego słuchajcie. Wielu, wielu ludzi dowiedziało się o Jezusie. Przez taką właśnie osobę. Halleluja. Chcę powiedzieć, że jesteś taką osobą dzisiaj na tym miejscu. Jesteś takim mężczyzną, taką kobietą na tym miejscu, który przez modlitwę i przez szukanie Bożej obecności i przez sprowadzanie Bożej obecności do swojego życia jesteś w stanie uratować wiele, wiele narodów. Halleluja. Świątynia Boża jest napisane, że jest domem modlitwy. Domem modlitwy dla wielu narodów. Dla wielu narodów. To nie jest tylko dla jednej grupy. To nie jest świątynia Boża,
Boża obecność to nie jest tylko miejsce dla jednej denominacji, dla wszystkich denominacji. Tu nie ma znaczenia, czy jesteś ewangelikiem, katolikiem, zielonoświątkowcem, czy też jakiejś innej grupy denominacji. Tu ma znaczenie, czy szukasz Bożej obecności, czy jesteś w stanie stanąć i powiedzieć: Panie, to, co najważniejsze dzisiaj dla mnie, jako dziecka Twojego, to aby Twoja obecność była w moim życiu, w mojej rodzinie, w moim zborze, w moim kościele i w mojej społeczności. Aby Twoja obecność mogła być najważniejszą rzeczą, jaka może być na świecie. Amen? Halleluja. Halleluja. Jesteście gotowi, żeby stanąć i podnieść swoje ręce do naszego Ojca, do naszego Pana? Powstańmy, podnieśmy swoje ręce, wyciągmy go do naszego tatusia, do naszego Boga. Halleluja. Słowo Boże mówi, że abyśmy podnosili ręce do naszego Ojca, do naszego tatusia, abyśmy powiedzieli Mu nasze pragnienie serca. Ojcze, dziękujemy Ci za to słowo, dziękujemy Ci za to, że ono jest Twoim słowem. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty chcesz, aby lud Twój chodził w obfitości, aby lud Twój chodził w zwycięstwie, aby ludzie Twoi chodzili, Panie, w Twojej obfitości i radości, Panie. Ja teraz się modlę w imieniu Jezusa Chrystusa o wszystkich, którzy marzą w modlitwie, którzy są wytrwali w modlitwie i modlą się, ale przechodzą przez cierpienia, przez różne cierpienia. W imieniu Jezusa Chrystusa daj nowe, Panie, wizje, nowe światło, Panie, aby mogli jeszcze gorącej modlić się, aby zobaczyli zbawienie i zaczęli ogłaszać, że Pan jest żywy, aby Ty, Panie, Twoja obecność mogła dotykać ich życia, abyś dotykał ich życia w ponadnaturalny sposób. Modlę się o tych, którzy są wytrwali w modlitwie, ale modlę się też o tych, którzy startują, dopiero zaczynają. Modlę się, abyś dał siłę, abyś dał moc, abyś dał, Panie, Twoje błogosławieństwo, bo Ty powiedziałeś, że moc modlitwy jest tylko dla tych, którzy się modlą. Moc modlitwy udzielasz tylko dla tych, którzy się modlą. Ty łaskę dajesz tylko tym, którzy przychodzą i przyjmują. Dlatego jesteśmy w tym miejscu i przyjmujemy Ciebie, Panie. Przyjmujemy, Duchu Święty, prosimy Ciebie, abyś wypełniał nasze serca, nasze domy, nasze rodziny, abyś wypełniał nasze serca, abyśmy mogli otwierać nasze usta i modlić się dniem i nocą. Chcemy szukać Twojej obecności, aby obecność Twoja mogła przychodzić do nas, aby przychodziła do nas, chcemy je sprowadzać za wszelką cenę. Panie, dotknij serc naszych, Panie, dziękujemy Ci za to, że to zrobiłeś. Halleluja. Duchu Święty, dziękuję Ci, że właśnie dotykasz naszych serc. Dziękuję Ci, że właśnie dotykasz naszych serc. Halleluja. Dziękuję Ci, że teraz Ty dajesz pragnienie, że z utęsknieniem oczekiwałem Pana, utęsknieniem czekamy na Ciebie. Czekamy na to, co będzie się działo za chwilę, co będzie się działo, Panie, każdego dnia. Halleluja. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Dziękuję, że działasz w każdym naszym życiu, które jest otwarte. Halleluja. Halleluja. Panie, dzięki Ci. Dzięki Ci w imieniu Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego. Amen.